Cześć wszystkim. W kolejnym epizodzie z Rycerzy i Kupców przyznam, że troszkę musiałem sobie odpocząć po ostatnich nagrywkach, więc sorry, że to tak długo trwało, ale no powracam. Też nie wiem na jak wiele odcinków, ale spokojnie, tak? Ruszamy, więc musiałem sobie odświeżyć pamięć, bo tutaj miałem jakoś mnóstwo tych sejmów. W ogóle pomijał fakt, że już od ostatniego nagrywania jakieś chyba trzy wersje nowe remake'a wyszły w międzyczasie, ale no nie będziemy w ramach tych nowych wersji gry od nowa nagrywać te pierwsze misje, prawda? Więc już stwierdziłem, że w sumie całość będzie nagrana na tym patchu, na którym rozpocząłem w grudniu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? W ogóle nie pamiętam, jakie miałem plany co do tego miasta, ale no przypuszczam, że potrzebujemy jeszcze dużo kiełbasy i koni, tak więc pewnie dużo farm i tak dalej, i tak dalej. Tak więc lecimy. W ogóle no musiałem sobie zajrzeć, na którym momencie skończyłem w ogóle, bo mam też wiele innych save'ów. Nie wiem w ogóle skąd, czy ja kiedyś w to grałem jeszcze po tych nagrywkach czy co, ale coś mi tak dziwnie to nie pasowało, że już jestem na 11 godzinie w grze. Na jakimś save'ie ostatnim, autosave'ie, i po prostu musiałem sobie wczytać, odpalić po prostu film, żeby zobaczyć, na czym to się skończyło. I to mniej więcej była czwarta godzina, tak więc kontynuuję. Chyba, że to był nie ten odcinek. No nic, ale trudno, najwyżej obejrzycie sobie znowu ten sam etap gry. A, tutaj to już ładnie nam to idzie. Stajni chyba jest sporo, no tak, no mnóstwo bym powiedział, więc to chyba spoko. Tylko problem jest taki, że tutaj chyba po prostu jedzenia brakuje w tym mieście, bo produkuje kiełbasy po prostu na bieżące potrzeby miasta, a w ogóle mi się ich nie zbiera, więc o ile z tymi konikami to już, że tak powiem, chyba problem jest z głowy. Nie chciałem tutaj w ogóle tego budować. A, zapomniałem, że tu jeszcze są ataki, ale dobra, to jest w sumie chyba niezbyt istotne. Tutaj sobie poradzą wszyscy. No nic, no trzeba budować. No straszna ta mapa pierwsza, na rozpoczęcie tej kampanii. No, tak jak mówiłem, no musiałem aż sobie potem zrobić małą przerwę. Na szczęście ona skończyła się no po raptem 7 miesiącach, a nie 2 latach, więc myślę, że są powody do radości. Dobra. Co dalej? Co dalej? No, nudna budowa nas czeka. Strasznie nudna budowa. Jeszcze są tutaj tyle nierówności terenu, drzewa jakieś, które trzeba usuwać. No, sami widzicie, jak ciężka jest ta misja i ile się trzeba poświęcić przy niej, no. Głównie to trochę zbudowane, przyznam wam, że tutaj by się przydało jeszcze pobudować w tym kierunku. No ale jakbym tutaj zbudował budynek, no to nie miałoby ziarna to gospodarstwo, tak? Tak więc trzeba to jakoś tak poprzerabiać. Tutaj w ogóle znowu jest jakoś krzywo. Staramy się to wyrównać. Wypadałoby trochę przyspieszyć też czas. Chyba tutaj też się zmieści kolejna gospoda. Tutaj drogę też doprowadzimy. Jak z kamieniem w ogóle, bo mi się. Dobrze pamiętam, że na tej mapie jest mało kamienia. No tak, ja w ogóle teraz nie wydobywam kamienia, dopiero tutaj jest. To jak ja sobie to w ogóle wyobrażam? Aha, tu jest 164. Dobra, to ja powinienem robić trasę w kierunku kamienia jakiegoś. Myślę, że tutaj najpierw można postawić jakieś dwa kamieniołomy. Myślę, że świetna jest to opcja. W ogóle ja czy kliknąłem nagrywanie? Tak, o całe szczęście. Bo przyznam, że gdybym nie kliknął, to chyba już bym się nie podejmował drugiej próby nagrywania. Dobra. To nie to, że mi się tak jakoś specjalnie nie chce, ale po prostu. No chyba nie byłbym aż tak zmotywowany do tego, no. Co? Not occupied? To są nowe stable, czy. Nie wiem. Może zmarł po prostu gość, bo chyba to miasto jest za duże. I być może mam za mało jedzenia. Jak to wygląda? Nie no, jakieś winko jest, ale oprócz winka to nie bardzo.
Dobra, no to tutaj postawimy kolejny chlew. No, znaczy gospoda. Bo nie ma innego wyjścia, na to wygląda. Gdzieś pewnie znowu jakiś kolejny atak będzie przypuszczony za jakiś czas. No trochę mało jest chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej tych budowniczych. No, przydałoby się ich trochę więcej mieć, bo jednak 18. Ja cały czas mam tutaj coś do roboty. W ogóle nie wiem, czy też pomocników nie ma za mało, bo nie tylko dwie szkoły mam na takie wielkie miasto. To też dziwne jest, no ale dobra. Tutaj sobie produkujemy złotko, więc tutaj można byłoby postawić jeszcze szkołę. Czemu ja tu wstrzymałem? A, chcę, żeby znosili tutaj. No w sumie to ma sens. Tutaj kupuję. A, ja kupuję kamień. No tak, bo mam przecież te rulone skóry, w których nie wykorzystuję w żaden sposób, więc. To mądre posunięcie. Tak. Zdecydowanie. Dobra. No tutaj w sumie też głupia z tą gospodą wyjdzie. Nie, zrezygnujemy sobie z tego. Czy to są jakieś hotkeje może na to? Są! Ej, to może ja bym się nauczył wreszcie hotkeyami grać w tej grze, co? Myślę, że to byłby świetny pomysł, ale nie wiem, czy trochę nie za późno na naukę tego. Zastanawiam się, jak tu zoptymalizować to pole, bo trochę chyba za szeroko tutaj się posunąłem. Więc może zrobimy tak, że już tutaj zakończymy. To też głupie trochę jest. A, dobra, niech tak będzie. Że tędy będzie prowadziła droga, bo po prostu mamy bliżej, tak. No, myślę, że tutaj będzie. No, to już zoptymalizowane tak na maksa. Dobra, tutaj też się postaramy coś wyrównać. Tylko że problem, że tu się chyba nie da nic zrównać. Jest problem. Aha, tutaj. No, tutaj na tej górce, tylko że tutaj widzicie, nie chcę. No, chyba że postawię pierwszy tutaj kamyczek, a potem tutaj się coś wyrówna. Zobaczymy, damy szansę. Strasznie wolno tą drogę budują. No, nie wiem, oni mają jakieś dziwne priorytety, ci budowniczy. No, nie do końca mi się to podoba. Nagle poszli tam znowu do tamtego miasteczka, no nie? Tutaj zaczynają coś budować, kiedy tutaj jest. Wcześniej droga była zarządzona. Ale jest ruch na tej ulicy, co nie? Ale chyba dalej trzeba pakować villagersów, pomocników, bo będzie kiepsko po prostu. Zresztą widać to po pełnych winnicach, tak? Ale ja za mało mam tych szkół po prostu i to trzeba naprawić. Dobra, fajnie, że to był ten atak, bo przynajmniej nie przegapiłem momentu, kiedy trzeba nakarmić toporników. Myślę, że tak do 40 budowniczych można tak dobić i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Nie wiem, tak jakoś przypadkowo zaklikałem rekrutów. To mi się nie podoba. Tu jest strasznie to wygląda. Jestem ciekaw, czy coś można byłoby zaradzić. Na przykład tędy robiąc trasę jeszcze. Myślę, że tym gospodarstwom jakoś by to tam nie zaszkodziło, a może by trochę rozładowało kolejkę w tym miejscu, bo no stąd też wydaje mi się, że idą konie i one tędy, a jakby mogły tędy być prowadzone, no to byłoby trochę łatwiej. Zaryzykujemy, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Można sobie testować w takiej mapie optymalizację, prawda? Chociaż no to są chyba takie chwilowe też korki. Można też zrobić drogę tutaj. Fakt, że nie ma jeszcze tego kamienia zbyt dużo, ale można się tak pobawić, no. I tak, no czeka jeszcze długa gra. Ja bym chyba przegrać na prędkości razy 10, bo inaczej to się źle skończy po prostu. Będziemy jeszcze z 15 odcinków tej misji, prawda? O, i da się. No i świetnie, bomba. Po prostu bomba. No i teraz róbcie pola, no i lecimy. Będzie super. Chyba za dużo tych pól, wiecie? Ale. Niech już tak będzie. Szczęście mamy miejsce na tej mapie. No i jak z tylu pomocników to działa, prawda? W moment zbudowane wszystko. Nawet nie nadążam z tymi.
z zadaniami dla nich. Wydaje mi się, że kolejna gospoda może być tutaj zbudowana. Tylko boję się, żeby czasem atak nie zaczął tutaj być przypuszczany, dlatego chyba przesunę trochę znowu kopalnie węgla, bo w sumie one się kończą, tak? Więc wydaje mi się, że dalej będą ataki tutaj po prostu prowadzone i to nie zaszkodzi po prostu. Widać, że to jest ty domek, znaczy już nie pracuje tutaj też, już widzę, jest wykurzony górnik z tego budynku, więc wszystko w porządku. My się przesuwamy bliżej wschodniej granicy i już kolejny przy okazji atak idzie, to super wiadomość. Aha, no i brakuje złota też, widzę, kopalnie się wyczerpały. Ale to nie jest takie istotne. Zrobimy z 12 chłopów. Nawet nie chcę liczyć tego, bo nie wiem, ile potrzebnych będzie chłopów, a myślę, że i tak to nie ma znaczenia, bo wykorzystam ich w pełni. Jak będą przychodziły powiadomienia o tym, że brakuje, to po prostu się zrobi więcej. Dobra, kolejne usprawnienia tutaj dróg. Możemy pobudować jakieś. Zastanawiam się nad kolejnym spichlerzem w tym miejscu, no bo tutaj w sumie chciałbym, żeby kiełbasa była zbierana, tak? No bo tu kolejne chlewy powstaną, myślę, w tym miejscu. Może to już będzie właściwa ilość, zobaczymy. Chociaż tutaj jeszcze bym się tak nie śpieszył z tym chlewem, bo tutaj na pewno jeszcze jedno gospodarstwo chcę zbudować. Tu są wykurzeni właściciele. W ogóle ile mam kamieniarzy? 5. No to wystarczy. Tutaj nawet buduję tylko 4 kamieniołomy. Dobra, możemy dostawić 5. Aha, chyba jest taki problem, że mi się skończył całkowicie już teraz ten kamień, prawda? Tak, nie mam kamienia, więc trzeba go kupić. No to jeszcze ze 300 sztuk nie zaszkodzi. O, no i wszystko ruszyło. Dobra. W sumie jest taki problem, że za chwilę mi budowniczy zaczną ginąć, tak? Pomocników jest teraz wystarczająca, widać ilość, bo nagle się wszystko poluzowało, są puste tutaj winnice, wielu pomocników stoi przed budynkiem, więc jest ok. O, 38 budowniczych, świetnie, myślę, że jest super sprawa teraz wszystkim, więc będzie dobrze. 3, no malutko. Więcej tego zbudować, tylko że też jakoś tak nie ma miejsca, nie, po prostu nie pasuje nigdzie ten teren. Ale to jest jeszcze mocniej wysunięte naprzód, więc dobrze. No właśnie, pytanie, złoto kolejne jest dopiero tutaj, więc nie wiem co dalej. Ono nie było zbierane, prawda? Nie. No to nic, na razie tak naprawdę wstrzymamy się z tym. Drewna mamy sporo, widzę. Ja też go nie zbieram, więc bo w sumie stwierdziłem, że nie ma sensu chyba. Co, spróbuję tutaj to wyrównać, zobaczymy jak to się sprawdzi. Wspomniałem też o tym spichlerzu, więc już go buduję. Dobra. No i co dalej jeszcze? Czy ja chciałem te budynki? Chyba niekoniecznie. Róbmy tak. Bo tak naprawdę garbadier nie są potrzebne. Mogą same rulony, płaty skóry znosić do spichlerzy, się też jakoś handluje, prawda? Więc bez problemu tutaj. Widzicie, już wszystko przehandlowali, już cały kamień poszedł. 300 sztuk, to jest w ogóle możliwe? Wow. No duże są tutaj potrzeby, trzeba przyznać. Ale no trudno, nic na to nie poradzimy. 900 tylko koników potrzeba, to jest, nie wiem, no już świetny wynik. O, tutaj łuczników to trzeba koniecznie pożywić jakoś, bo będzie ciężko. Coraz mniej tych pomocników, ale. Ale zobaczymy, co z tego.
Znaczy, pomocników. Coraz mniej toporników, ale myślę, że oni nawet nie są potrzebni przy takiej ilości łuczników. Barbarzyńcy nie mają po prostu podejścia, więc jakoś nie będę ich to produkował więcej. Też w sumie rekruci tutaj też żarcie zużywają, tak? Dobra, to zrobimy tych 11 toporników i myślę, że to starczy już do końca gry. Dobra, może tutaj zliczę 6. To już wrzucamy do szkolenia. No i dalej to oczywiście rzeźnie. Rzeźnie, tak też 4 myślę starczą, no bo myślę, że na jeden lew to dwie rzeźnie to jest już aż świat, bym powiedział. Więc tutaj spokojnie. Nawet jeszcze wzdłuż tutaj tej drogi chyba zrobię kolejne lewy i będzie w porządku. Ale nie widzę, żeby jakoś ziarno się odkładało, więc chyba nie bra. Chyba. Tym akurat nie ma problemu. Ja w ogóle gdzieś ziarno mogę zbierać? Nie, to też jest inny chyba powód. A, tutaj, no, czyli się nie odkłada. I wciąż brakuje po prostu tych gospodarstw. To nie wiem, czy to jest świetne. Ale dobra. Dobudujemy jeszcze tutaj troszkę. Trzeba naprawić te nierówności. No i tutaj też się coś nie chce mieścić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Brakuje górników, ale to nic nie szkodzi. On się może wyprowadzić, ten też. Czyli wychodzi na to, że gdzieś kamieniołom jest zamieszkany. O, tutaj był, dokładnie. Tutaj była taka mała kubka kamyczka, pamiętam. No to już się wyjaśniło. Dobra, to full speed teraz, zobaczymy. Zastanawiam się nawet, czy może piekarni to robić, bo jak pieczywa brakuje, to też kiełbasy szybciej schodzą, tak? Więc trzeba się nad tym zastanowić, czy to by się nie opłacało, takie rozwiązanie. Dobra, tutaj będzie wszystko. Już w tym kierunku się raczej budować nie będę. Tutaj są lasy, to też tak niewygodnie. Tutaj na dole to można zabudować, tylko nie wiem, czy nie za wąska jest ta trasa. Najwyżej zbudę te budynki chyba. Albo przeprowadzimy tutaj jakoś to. Dobra, nieważne, ale widzicie, tutaj jednak z tej drogi korzystają, no bo troszkę stąd jest tych koni stajni, więc chyba z tego to wynika. No i też nie opłaca mi się tutaj budować, skoro tutaj są kamieniołom, to daleko mają taką trasę do przebycia, tak? Dobra, to wydaje mi się, że tutaj można zacząć kolejne gospodarstwa. Jakiś taki ten teren korzystania jest, więc chyba to się sprawdzi. Ciekawe, czy mogę troszkę wyżej to zbudować. O, na przykład na tej wysokości. Tak, żeby wiecie, zmieścił mi się tutaj budynek. O, w ten sposób. Tutaj musimy skasować po prostu to drzewo. No i będzie świetnie. To nawet. W tym razie podnieść to o jeszcze jeden. Mieścić się tutaj. O, dobra. Super. Jakoś tak to będzie. 6. Podarstwo to też taka fajna. Ilość będzie tutaj. Drogę przeprowadzę. A, to takie jest trochę kiepskie, no ale. Może przejdzie. Chyba za mało trochę terenu będzie pod. Ziarna, więc troszkę to może przerobimy. O, tak na około będzie. Okej. Okay. Damy max speeda, upcham tutaj jeszcze gdzie się da te pola. Wszyscy tutaj się zeszli nagle, ale to dobrze, o to chodzi. A, zobaczcie, było trochę tych toporników. O, teraz wszyscy zginęli, dobra. Uuu, koniki głodne. Szkoda byłoby je stracić. Dobra, czyli 3 i 4 rzeźnie.
Wieczka, gdzie to jest? Dobra, rzeźnik, tutaj jeszcze dwóch rzeźników. No i liczę, że tutaj już będą same. Właśnie. Ilu brakuje? Dobra, 81 chłopów mamy. Tutaj jest 65, czyli 80 będzie w sumie. Dobra, czyli nic nie będzie brakować. Gdzieś wypadałoby jedną dorzucić gospodę. Czy tutaj to przejdzie? Myślę, że tak. To tutaj chciałbym jednak taką szerszą trasę nawet. Nie wiem, czy tutaj nie będzie potrzebna, ale to... A nie! To nie będzie potrzebne w ogóle. Stop. Tego nawet już nie możecie nie budować. Bo tutaj zapomniałem, że będzie jedno gospodarstwo, które jeszcze nie jest wliczone tutaj do statystyk. Co? W tym miejscu to nawet przydałby się... gospoda jedna. Tutaj też nie zaszkodzić. Generalnie myślę, że no miasto jest na tyle duże, że jednak potrzeba jest troszkę więcej tego było. Widzę, że jak jednak jest jakaś budowa i te kamieniołomy działają też, to troszkę tych pomocników brakuje. Ciekawe, czy w ogóle zginęło. Nie za dużo. Widzę, że było ponad 200 chyba 10 i cały czas się na tym poziomie trzyma, więc spoko. O, no i świetnie, dobra, tutaj jeszcze dobudujemy to. No i... Tutaj chyba zacznę... budować te młyny. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Za 4 też do tych 6 gospodarstw. Że to się tak nie zmieści, ale tutaj też się przyjmie. No i piekarni, piekarni też 4. No i to już chyba będzie takie eko, które... O, widzicie nawet, jak teraz po zbudowaniu tych rzeźni tutaj nagle się sytuacja poprawiła. To już będzie taki finalny chyba wygląd tego miasta. Po prostu na tym przyspieszonym tempie wydaje mi się, że no to już długo nie zajmie, bo tych koni naprawdę szybko przybywa. To też chodzi o to, żeby była wystarczająca ilość tych... gospodarstw, bo nawet nie wydaje mi się, że jest sens budować więcej tych stajni. Może nawet więcej trzeba byłoby dobudować tych gospodarstw, bo może ziarna po prostu brakuje nawet, tak? Mamy 37 tych budynków na ziarno. Jeszcze 7 dodać, bo to jest 43. No teoretycznie wydawałoby się, że jest w porządku, ale... No teraz to już widzicie, że to szybko zasuwa. Teraz kiełbas jeszcze będzie o wiele szybciej przybywać, jak tylko będziemy mieć wystarczającą ilość. Chleba, więc spokojnie to się uda już. Wow, nie sądziłem. Znaczy strasznie wydaje mi się, no taka... Do nagrywania mapa trochę wydaje mi się kiepska, no ale... To teraz już będzie tylko lepiej. To był taki wstęp, no... o wiele fajniej wydaje mi się pograć taką mapę sobie tak poza planem, że tak powiem. Można wtedy sobie jeszcze coś innego tutaj pokombinować, zabudować, pobawić się w taki jakiś challenge, żeby całą mapę sobie zabudować. No ale tak to wydaje mi się, że poza tym to może być trochę nudne, no nie? Nawet nie trochę, nawet bardzo, no. Zobaczymy. To nawet bym się pokusił, żeby jednak coś dalej tutaj robić w tej grze, bo to nie tak szybko jednak się spiera, jakby się wydawało. Tak więc co można poprawić? Zbudujmy na przykład jeszcze parę targów. Może bym uruchomił że się jeden gospodarstwo nie zbudowało. Może bym uruchomił takie ciężkie kuźnie jeszcze na bazie po prostu handlu i surowcami pozostałymi. Mam mnóstwo rolną skóry, mogę to jakoś wykorzystać. Mogę drewna więcej produkować, żeby je potem sprzedawać, więc może w coś takiego się pobawmy. Ten teren można tutaj wykorzystać w ten sposób, myślę, spokojnie. Jeszcze parę tych leśniczywek możemy dostawić. Aż zacina
To niedobrze. Czy mogę wczytać? Oczywiście, że mogę. Ale może nawet nie trzeba aż tyle. O, tutaj jeszcze ich uratujemy. Jak dobrze, że są autosave'y, bo no po prostu byłaby trochę lipa straszna, gdyby nie dało się tego jakoś wczytać, bo szczerze, no ciężko byłoby zrobić armię od razu przeciwko barbarzyńcom. Oni by już wbili. Fakt, że może rozbiliby się o te wieże obronne, ale mogliby pójść też na górę potem po zniszczeniu tych kopalni, a tam już byłoby ciężko. Także do szkół by chyba tak szybko nie dotarli, ale po co sobie robić takie dodatkowe straty, tak? W ogóle dużo się zmieniło, prawda? Od ostatniego nagrywania, no na świecie, prawda? Jak tam w tym koronawirusie wam się żyje? Bo niestety ostatnio znowu tam coś niepokojące wzrosty, no i ciekawe, czy to jakoś się znowu to nie zatrzyma w czasie, no. A, i w taki sposób traci się właśnie toporników, bo jakoś zapominam. Nie kontroluję tego, bo czasami wydaje. A, jeszcze zobaczcie, ja bym zapomniał, że tu jeszcze pozostało budynków do zbudowania 12, więc w sumie nawet bym to przeoczył. I tu rzeczywiście trzeba zbudować te leśniczówki. Chociaż widzę, że już ładnie te konie. Za chwilę będą konie wszystkie wymagane w misji, więc. Więc super. Wiecie co, to chyba w tym odcinku nawet się skończył. Wow. To dobrze, bo już myślałem, że może będzie jeszcze za trzy odcinki tej pierwszej misji. No to by było już trochę przesada, ale jak już jednak rozkręciło to miasto, no to jednak szybko tego przybywa. Na szczęście. Wiecie co, ja w takim razie same te leśniczówki jakoś tutaj sobie pobuduję. Nawet nie będę jakoś starał się tutaj równać tego terenu. Wycinać tych drzewek po prostu tam, gdzie jest sposobność, żeby budować tą leśniczówkę, to po prostu niech ona tam powstanie i tyle. 9 budynków jeszcze, to dużo. Tylko nie wiem, czy to są te. Nie, to chyba już są te rozbudowane, czyli te w planach jeszcze nie są zaliczane. Wydaje mi się, że już starczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No idealnie będzie. 287 koni, 6, 5 kiełbas, jeszcze troszkę więcej, więc to gorzej trochę z kiełbasami tutaj. Dlatego, żeby zoptymalizować, to możemy nawet zamknąć ze dwie stajnie. Wiecie, żeby było więcej po prostu dla chlewów ziarna. No to przy okazji ruszą też kiełbasy wtedy, tak? No brakuje, ajajaj, no niestety lekka jazda nam skinęła, nie przypilnowałem tego. Szkoda, dobra, trzeba tych trwali tutaj po doszkalać, bo cały czas te SMS-y przychodzą, no. Twoi żołnierze są atakowani. A, tutaj jeszcze są głodni, dobra. Widzicie, jakoś tym razem ci pachołkowej podeszli na tyle blisko, żeby rozwalili łucznicy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak jakoś różnie to wychodzi. Zauważyłem, że trochę tak jakby audio nie było zawsze słychać. Nie wiem, czy po prostu taka cicha jest ta muzyka. Dobra, zero jest w planie. Mamy 200 koni zostało, kiełbas jeszcze trochę. Wiecie co, a weźmy, pokuśmy się, może jeszcze zdążymy. Teraz zobaczymy, odpalić jeszcze jakiś tutaj kuźnię, no, chociaż jedną, ale potrzebujemy do tego kopalni żelaza, więc lecimy na sam dół tutaj. Fakt, że bliżej byłoby chyba tutaj, znaczy na pewno byłoby bliżej, ale tam są ataki cały czas, będą wkurzające.
Jeszcze mam czym bronić się, ale dobra, tutaj będzie trudniej, więc będzie większy. Bardziej czas będzie nas gonił. Więc zobaczymy, czy to się uda. Ja jeszcze chciałbym jedną kuźnię zbroi płatnerską i dymarkę zbudować. No bo co to za miasto takie? Bez przemysłu takiego ciężkiego jakiegoś. Tutaj coś się zmieści, czy nie? Przydałoby się jakaś jednostka, żeby to odkryła ten teren. Tak, tutaj się uda, dobra. Będzie jedna kopalnia, a nawet druga. Co mi tam? Nawet trzecia, jakby tutaj się zmieściła. No niestety nie. Jakoś to przeżyje. Ciekawe, jaki oni mają challenge tutaj, żeby zebrać 5000 ryb, nie mam pojęcia. Myślę, że im by trochę tutaj z tym zeszło. 190 kiełbas, 110 koni. No strasznie pomogły, widać to pieczywo. Nagle jak ono gdzieś tam chyba, no wydaje mi się, że o, widzicie, już się odkłada w spichlerzach, no to od razu to wszystko ruszyło, no. A gdzie najwięcej kiełbas? Pewnie tutaj, prawda? No dokładnie. Fajnie, fajnie. Duże to miasto, trzeba przyznać. Czy nie będzie mi brakowało czasem? Oczywiście, że będzie. Jednego. Górnika, ale to przeżyjemy. A to niech będzie hutnik i kowal tutaj. Niestety, tutaj w miarę jest to miasto skondensowane, to jakoś działa, ale wydaje mi się, że jakbym tutaj się już rozbudował, to dużo miałbym cały czas strat w mieszkańcach, no bo jednak za duże odległości mają do pokonania. Bo tutaj widzę, że nie ma jakichś znaczących strat. Jak tak patrzę na populację w statystyce. Więc widzę, że wszędzie na czas są w stanie dotrzeć mieszkańcy, więc takie miasteczko jeszcze jakoś funkcjonuje. Ale już większe, bo zresztą no tutaj kiedyś zabudowałem na pół mapy takie miasto. No to już się niestety nie sprawdza. Chyba, że też jakoś optymalizacja właśnie puffing tych wieśków został poprawiony, to nawet nie mam pojęcia, bo nie sprawdzałem tych pouch notesów dokładnie, ale to też może być kwestia tych przemian małych. No niestety, kiełba znowu jest wymagane więcej, a to dlatego, że przyszła pora karmienia łuczników. No ale tutaj szkoda, że nie da się wybrać, żeby jakimś konkretnym jedzeniem karmili. No ale dobra, trudno. Ważne, żeby teraz przybywało te kiełbasy, bo koni już mamy zrealizowaną liczbę. Wow, 2000. Fajnie byłoby zrobić teraz z tego jazdę, no nie? Ale no. Ciekawe, ile by zajęło 2000 jednostek. Myślę, że byłoby widoczne to na mapie. Jeśli kiedyś skończę tą kampanię, to wrócę do tego save'a i zrobię 2000 jednostek, dobra? Tak, z ciekawości. Przypomnijcie mi wtedy o tym. Bo mogę nie pamiętać. Dobra. No dawać, dawać, bo już się kuźnie produkują za chwilę. Dobra, chyba nie powstaną, bo jeszcze 70 kiełbas. Szybciej! Drewno jest strasznie daleko, dlatego tak długo to trwa. Smiekamyk też. 50. No nie, żeby jeszcze zaczęły działać, no ale nie ma opcji na to, co nie? Po ptakach 35. No chyba, że pora karmienia przyjdzie uczników, ale to raczej się na to nie zanosi. Dobra, pakujemy zbroję, żelazne tarcze, szybko. Nie no, musi działać, tu już węgiel idzie do tych kuźni. Dobra, super. Udało się.
Udało się, dobra. Myślę, że ukontentowałem was w tym odcinku wystarczająco. To był wyścig z czasem, no powiedzcie, że nie. No i dobra, 21, 3, 4. Teraz zacznie nagle wzrastać. No nie, nie. Nie znęcajcie się tak. Żeby gra się nie znęcała nade mną, no. Nad wami w sumie też, no. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo, brawo. Możecie sobie. A, nieważne. Dobra, zwycięstwo. Nie, już nie zaglądam w szczegóły bardziej, tylko tutaj te statystyki. 448 jednostek pokonanych, czyli trochę tych ataków było, 76 utraconych, czyli niewiele. Wyprodukowana broń 3800. I to, uwaga, tak, tylko taka, że to było tylko na dwóch kuźniach płatnerskich, znaczy warsztatach pancerzy i dwóch warsztatach płatnerskich, więc sporo. I one jeszcze potem chyba przez połowę już gry nie działały. Więc ciekawe, bardzo dużo. Mieszkańcy 500 prawie. No, takiego chyba miasta jeszcze w żadnej rozgrywce nie miałem. To trzeba przyznać, takiej oficjalnej. Domów było ponad 200. W sumie to też był challenge, bo tak naprawdę jeśli bym nie dostawił tych leśniczówek, to nie spełniłbym tego wymogu, no nie? Więc to miasto naprawdę było. Też nie był taki challenge w sumie na równi. Tutaj nagle nie wiem, jaki był powód tego przestoju. Czy nagle myślałem, że to już tyle mi wystarczy. Nie pamiętam, jak to już było podczas nagrywania. Czy myślałem, że po prostu skończę już budować miasto i zacznę przyspieszę czas 300-krotnie i będzie spoko. Chyba coś takiego i nagle potem sobie przypomniałem, że jednak trzeba budować. No dobra, surowców. Tutaj ponad 15 tysięcy pewnie ziarna. No oczywiście, no ewidentnie tutaj się wyróżnia na wśród tych pozostałych surowców. Dobra, tak więc to tyle. Widzimy się w następnej misji. Może już niedługo, tak więc. Na razie.